śpieszy się tak. Zostań na parę minut, kilka zdań. Zostań i nie zrozum mnie źle. Zostań, to taki mało ważny gest. Zostań tylko jeszcze ten raz. Zostań, jeśli na zawsze odejść masz. Muszę jakoś się oswoić przez niewiele chwil z nową ciszą w tym pokoju, z którą będę żyć, z innym dźwiękiem i powietrzem, jakich nie znał dom. A więc proszę, nie idź jeszcze, nie odchodź jeszcze, nie odchodź jeszcze stąd. O niczym pomyśl dziś. Zostań, trudno stało się, wiem. Zostań, jeśli na zawsze odejść chcesz. Teraz muszę się nauczyć w ciągu paru chwil, jak przed samotnością kluczyć przez następne dni. Te sposoby te najlepsze, jak zacierać krok. A więc proszę, nie idź jeszcze, nie odchodź jeszcze, nie odchodź jeszcze stąd. Nie odchodź jeszcze z domu.